dobry Państwu. Rozpocznę od programu na dziś, ale nie będzie to, tak jak zwykle, zapowiedź, ponieważ chcemy, aby nasza obecność w Państwa doma była szersza i pełniejszą. Czyli też inaczej troszkę spotkamy się dziś, a być może tak się spotykać będziemy w dalszym ciągu naszych porannych i popołudniowych wizyt, bo nie chcemy, aby wszystko było tak jak kiedyś, ponieważ moglibyśmy wpaść w marazm, a ciekawość to pierwszy stopień do rozrywki. O godzinie 15:05 zobaczymy program i rozmawiam z jego autorem. Witam. Co pan ciekawego w swoim na dzisiaj? Ja nie chciałbym stracać, bo jeszcze to musi mam być niezmontowany. Bardzo prawda? Ciekawe. Tak, czy możemy fragment zobaczyć? Bałbym się zaprezentować. O godzinie 17:00 zobaczymy znowu w Państwa domach ciekawe programy sportowe. Sport, jak wiadomo, wciąga każdego. Od malca do kobiety. Sport jest w telewizji pokazywany bliżej, bo nasze kamery sięgają głębiej. Prosimy, panie redaktorze, czy sport dzisiaj nas jakoś zafascynuje specjalnie? Tak, tak, niewątpliwie. To ciekawe bardzo. Będzie bardzo dużo bramek z różnych stron. Bardzo ciekawe. I później mamy dla dzieci, oczywiście nasze milusińskie są naszymi oczkami. I co dla małych? Nowe... Pan redaktor, widzę, wpadł, tak jak zapraszałam. Nowe pacynki. Bardzo dziękuję. No później wiadomości i dalszy ciąg tego, co przygotowaliśmy na wieczór. Mamy nadzieję, że Państwa przykuję do telewizorów. Tym bardziej, że mamy zupełnie sensacyjną sprawę, nad którą pracowały rzesze naszych redaktorów. Bezpośrednie połączenie z zagranicą, skąd przetransmitujemy przy pomocy łączów i naszych tłumaczy całą, kompletną, będziemy w Europie, ceremonię wręczania nagród za filmy Felix bezpośrednio. A teraz zapraszam, tak jak mówiłem, do tych programów, które już zapowiadałam. European Film of the Year Award, Toto lo Hero. O, to ta młoda pani, pani Felix, znaczy mówi, jak sądzę, po niemiecku. Dobry wieczór. I proszę, mówi właśnie o tym, że urodziła się w 30, czy... No w każdym razie Oskar jest bratem Felixa, który jest... Najpierw się nie nazywał Oskar, ale Felix się nazywał Oskar. Felix. Marcin. Właśnie oglądamy fragment. Widzą Państwo teraz panie. Panów. Którzy przynieśli człowieka. O, a ten o. Pan urodził się 30. No ci pan, właśnie, wyszedł ten pan i znana pani. Mówi dobry, dobry wieczór. Ale chyba po niemiecku. O, stał pan wygrał. Z brodą. No i sami państwo rozumieją, że... Całują się. Oj, leży właśnie... człowiek leży... No to zaczynamy. Nic nam nie powie. Znowu nabrał wody w usta. No wiedziałem, że jak co roku opój jeden zapomni o dzieciakach.
wszystko na mojej starej głowie. A uczyłem, tłumaczyłem, że dziecko przynajmniej raz w roku ważna rzecz. Halo? Ja dzwonię z ogłoszenia, to znaczy... Tak. Chodzi mi o to, ile kosztuje zamówienie Mikołaja? Nie, nie, jednego. W pełnym kostiumie, tak. Prezenty własne. Rozumiem. A ma pan coś wolnego na dzisiaj? Nie, dobrze, tak. To nie musi być od razu. To ja bardzo uprzejmie proszę. Dobrze? Tak, tak, ja podeślę kogoś, to wszystkie dane poda. Dziękuję panu bardzo. Tak. W czapce ze wszystkim, tak. Dziękuję. Karol! Ojciec się wydziera się. Jako ferma zachowujesz. Chodź no tutaj. Już jestem. Siadaj. Wiesz, co było niedawno? Było niedawno. Awantura była. No to zawsze jest. A tak. Przed ojcem. Znowu wypił wszystko. Tak. Ale było święto. Święto było. Dostawałeś, jak byłeś mały ode mnie na Mikołaja prezenty? Nic nie dostawałem. Kłamiesz jak pies, bo do dzisiaj je trzymasz tam w tym pudełku. A to są... Ale swoim dzieciom nic, prawda? A tak. Tylko zachlany po domu i po kuchni i pichcisz po nocy. A bo głodny byłem. Głodny, ja znam ten głód. A dzieciaki co, patrzyły w to okienko, czy coś im przyniesie Mikołaj? Tak. Tak? Słuchaj teraz, nie pyskuj. Już się nie odzywam. No, zamówiłem Mikołaja. Jest taka firma. Pójdziesz tam. Ojciec, co wymyśli. Pójdziesz tam i nie gadaj. I teraz patrz. Weźmiesz te pieniądze. Na Mikołaja jest 50 tysięcy. Reszta na prezenty. Dla chłopaków. Ja już zamówiłem wszystko, masz tylko kupić prezenty, im dostarczyć, zapłacić za Mikołaja. Tu masz napisany adres, podać nasz adres i przyjść tu szybko. A gdzie jest tamten adres? Tu masz karteczkę napisane jest. I te pieniądze ja mam policzone, ja wiem co kupisz za to. Dla każdego prezent, jakieś słodycze, może być coś. Ojciec wymyśli zawsze. Nie pyskuj! Bo to wstyd, że ja muszę o tym myśleć, aż nie mówię, że ja nic nie dostałem. I on tu ma przyjść, ten Mikołaj? On tu przyjdzie, ten Mikołaj, da im prezenty i wszystko będzie jak należy. Dobrze, ojcie, dobra. Już szybko. I żadną taksówką, tylko tramwaj, bo cię podwiezie pod samo to miejsce. A dobra, tylko szybko. Nic sobie nie robisz, od razu wychodzisz już. No ja przecież wychodzę już. No wychodzisz. Witamy w naszej kuchni pełnej niespodzianek, parzenie herbaty. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest ogromnie stary chiński obyczaj, dlatego ja już pozwoliłem sobie wcześniej zaparzyć herbatkę. Gorąca, proszę bardzo. Tak, rzeczywiście. Tak, to musi być wrzątek. No i ze względu na zbliżające się zimowe słoty, dodajemy, dobrze jest dodać cukier i odrobinę... Cytryny? Cytryny, no, tak. Ale dlaczego? Mikroelementy, witamina C, to jest wszystko dla naszego zdrowia bardzo potrzebne. Ale może się zdarzyć, że tej cytryny przez przypadek dodamy za dużo i wtedy taka herbata jest zbyt kwaśna. Co pan robi z taką herbatą? Oddaję żonie. Wylewa pan? Nie, raczej nie. Wylewa nie, nie pan. Lubię. No tak, ale właśnie w tej chwili... No ale gdzie ja wyleję? Do ubikacji albo do zlewu. A jak ktoś tam jest? To do pierwszej kabiny pan wolny wchodzi wtedy. I wylewa pan. I dawniej pan to wylewał, prawda? A dzisiaj już jest taki owoc nowy, to jest owoc południowy i pan może w tej chwili zastosować, o proszę bardzo, tak. I to nam wszystko tutaj likwiduje ten nadmiar kwasu z cytryny i taką herbatę może pan wypić teraz. Z przyjemnością. Sam, tak. Dziękuję bardzo, smacznego. Bo film nie jest filmem bez kamerzysty. Bez kamery to jest radio, a nie film.
Dlatego... Historię pewnego chłopa, który... Potrzebna jest kamera w filmie, żeby było widać. Nie żyje. Teraz wyjechał. Umarł. Za scenografię? Nie, za kamerę dostał nieżyjący aktor. Pan? W 60-tych latach bardzo żył. Dziadek! No, co? Taki dzień świąteczny, może bym skoczył na podwórko, jakiegoś kota złapał na rosół, czy co? Siedź w domu, kot, nie zając, a tu ja dla was mam... Ale mi się rosołu chce. Później sobie złapiesz, teraz ale... niespodzianka dla was przygotowałem. Jaka niespodzianka? No nie mogę wam powiedzieć, bo już by nie było niespodzianki. No co ty, nie myślisz? Tylko o żarciu myślisz? A właśnie, dziadek, jakiego on kota chce złapać? Pustego na rosół. Pustego. No. O, uwaga! Proszę! Prosimy, prosimy! O, patrzcie na gościa jakiego. Mieszkania 6. 6, 6. Tutaj mnie tutaj. No patrzcie, kto to przyszedł. Kto ty jesteś, przybyszu? Dziad jaki? Jestem świętym Mikołajem i przyniosłem tutaj do was prezenty dla dzieci tej rodziny pięknej. Tak miało być. Kto ty jesteś? Arnold. No to jest najgrzeczniejszy. No to wstań, jak do świętego Mikołaja mówisz. Wstań. Nie ma worka. Nie ma. Zaraz się wyjaśni. No i co, Arnoldziku? Grzeczny jesteś? Grzeczny. Grzeczny jestem. Na pewno? Na pewno. Na pewno. A kogo kochasz? Ojca kochasz swojego? Dziadka. Kocham. Dziadka kocham. O, to jest mój dziadek. A ojca? Nie. Ojca? Nie. Kochasz ojca? No mów, bo nie dostaniesz prezentu. A gdzie te prezenty są? A posłaniec gdzieś się ogromne. Posłaniec? Tak, ogromne? Posłaniec, ogromne. No tak, paczki dużo, wielkie. Tak dużo. A co jest w tych prezentach? A to niespodzianka wielka. Zaraz dostaniesz, siadaj, dziecko. No a ty, jak masz na imię? Janek. To nie jest... A to? To jest syn kuzyna, brat... Stryjeczny brat, stryjecznego brata dziadka. Ja nie mam brata. Ale jak żył, to dziadek miał. A, no to miałem. A tak. Kto ci ojca biednutki zastępuje teraz? No, dziadek. Ojciec Arnoldzika może. Co trzeba powiedzieć? No, mów jak uważasz, no. Ale dziadek. Ale prezenty dostanę? Bardzo duże prezenty. Ale kiedy te prezenty? Ojciec Zaraz posłaniec niesie, przecież mówiłem. Co niesie? Ojciec Arnoldzika. Tak, no to grzeczny jesteś. A ty, jak masz na imię? No to wiadomo, jak on ma. Zaraz, no, dlaczego on nie ma czerwonej pisa? Zenek, no tak właśnie. Zenek, Zenku, no wstań też. Dlaczego? Tak, tak, słucham. Bo ja jestem święty Mikołaj, musisz mnie szanować. Jak to nie zapłacone? No przecież tak. Zamawiałem. Idę po te prezenty. Jest on. Ej, łapcie go. Karol, pieniądze moje. Dzielne chłopaki. Z własnej kieszeni im dołożę. Kolejne spotkanie w naszej kuchni pełne niespodzianek. Kurczak, Nadzie. Dobry. Wany. Kurczak, Nadzie, Wany. No to produkt. Kurcze średniej wielkości. Wypatroszone. No i co do tego kurczaka tam możemy włożyć? Rękę? To znaczy nie, bo chciałbym, żeby to były jakieś produkty żywnościowe. Mhm. Może to być kapusta, prawda? O, pan, patrzę, telewidzowie również. To może być już kartofelek, tak, bo w skórce są mikroelementy, witaminy. To może być również jakiś kawałeczek skrawek, prawda? Kiełbasy, a to nie musi być jakiś duży kawał, to może być, prawda, resztka ze śniadania, która nam zostanie. Wszystko się może... Nic to nie zostaje. Dużo lubię jeść na śniadanie. Proszę. Wszystko może się przydać. No i teraz mamy problem. Trzeba to wszystko zaszyć, prawda? Tutaj w tej dziurze. Dziurze, tak. Wiedziałem, że no musimy nawlec teraz igłę i nitkę. No ale cóż, mamy tłuste palce od tej kapusty, od tej kiełbasy. No i to często nam, proszę, o, nie wychodzi. I co to, wtedy to, robimy? Co robimy? A właśnie, co robimy? Jest taki stary sposób, moczymy, proszę, może ja pokażę,
To jest ludowy? Tak jest, stary, mądry ludowy sposób, w herbacie. Nitkę i teraz już zamkniętymi oczyma, ja mogę się odwrócić nawet, prawda? Możemy nie, nawlec. W stosunku do telewizji to nie bardzo tak się da. Ale może spróbujemy, może nam wyjdzie. Ja będę próbował. Belgijska królowa urodzona przyznała te nagrody, któremu... I serdecznie wszystkim dziękuję za przybycie. O, teraz ten pan z drugą brodą. Dziękuję bardzo za serdeczne oklaski w całej Europie. Przyjechałem tutaj pociągiem. Nie, dostałem Feliksa, mówi pan, od pani, która przyjechała, urodziła się w 30. W pociągu przyjeżdżającym. Pan nie mówi po niemiecku teraz, właśnie pan żartuje, że pan nie mówi po niemiecku. Ale to państwo rozumie. No, oczywiście. Wielkie brawa. Obaj panowie. Mówi, że jest redaktorem. No właśnie, to jest redaktor. Zresztą chyba... Margaret... Felix. I duże brawa. I właśnie statuetka się obraca teraz na ekranie. Europejskie Feliksy dziękują Feliksom European. Ojej. No, pan mówi, że bardzo się cieszy, że jest tutaj. Pan jest... Chyba... Nie, w sumie pan dziękuję, bo pan urodził się w 30, zdaje się. O, i prosi tego trzeciego pana. Dzień dobry, panie Marianie. Dzień dobry. No, piękne auto. A, piękne. Doczekał się pan. Jak to doczekał? No, to nie pana? Skąd, no co pan żartuje? Ja, rencista? Z moimi pieniędzmi, stary, no, ale no... gdzie ja bym mógł taki samochód sobie? No właśnie dlatego, że jest pan rencistą, to pan o niczym nie wie? O czym mam wiedzieć? O najnowszych ułatwieniach dla rencistów. O jakich ułatwieniach? No może pan na przykład zrezygnować z renty w zamian za samochód. Jak to możliwe? No jak to? No niech pan zobaczy. Renta, tak. Samochód za rentę? Dokładnie. No mamusiu, kochana, to ja już lecę. Przepraszam, no. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry, panie Waldku. Co? Dzień dobry, no dzień nie poznaje mnie pan? Nie poznaje, a co pan mnie tak za pleców? No nie, bo tak przychodziłem, co pan tu robi? Co ja robię? No zarabiam na życie, normalnie. No to każdy zarabia, ale w jaki sposób pan zarabia? Co pan, wodę? To? Słyszał pan o tych gościach, co sami robią wódkę? No, tak, afera. To są neptki, ja panu powiem. Kupuję, proszę pana, mazowszankę. No. Ona kosztuje tam 2000. No. Niech pan uważa. Przelewam do butelki Perrier i to kosztuje prawie 15. Aha. Czyli 13 na czysto, na jednej flaszce, rozumie pan? Zamieniam. No dobrze, no. A skąd pan ma butelki? No kupuję Perrier, później wylewam i na to miejsce idzie, rozumie pan, Mazowszan. 13 tysięcy na butelki. Chce pan łyka?
Bo i tak ma zawszanka tutaj. No tak. To niech pan nie mówi, bo mnie skasują. No ale no skąd, no? No. Wszystkiego dobrego. Ponownie witam w naszej kuchni pełnej niespodzianek. Tym razem pomówimy o starej potrawie polskiej, czyli o... kaszance. Bigosie. Tak jest. Do bigosu przede wszystkim potrzebna nam jest... kaszanka. Kapusta, prawda? I w tym celu kapustę wrzucamy do garnka. Proszę. O. Kapusta. No i oczywiście bigos to jest, prawda... Pełen niespodzianek garnek, który ma w sobie różne skrawki. To jest skrawek świeżej wołowiny. Gdy tam gdzieś mamy, zostanie nam, prawda, z innej potrawy. Proszę sprawdzić, świeża bardzo. Rozdrobnione wrzucone. Następnie, prawda, gdy nam zostanie, nie wiem, odrobinę czego tutaj? Kaszanki. Kiełbasy, prawda? To również wrzucimy do garnuszka. No i gdy mamy, no, zostanie nam również trochę mięsa z drobiu, prawda, to muszą być jakieś drobiazgi, to jakieś skraweczki takie, prawda, to się musi wszystko nam wymieszać, również świeże. Najlepiej, gdyby było świeże, rzucamy to wszystko razem do garnka. To jest kaszanka. Kartofel, oczywiście również to jest skórka, witaminy, mikroelementy. To się przyda? To się przyda, tak, możemy wrzucić do środka. I to, prawda? A ja mógłbym coś rzucić? Jeżeli pan to jeszcze... Tak, to bardzo proszę. Dziękuję. Tak, proszę, może to kamera pokaże. O, znakomicie. No tak, ale kiedy gotujemy bigos, to często bywa w domu nieprzyjemny... Zapach. Zapach, tak jest. I co wtedy robimy? Tak. No, możemy w ten sposób, ale najlepiej zamontować w tym celu... Kaszankę. Okap. Czyli jak to inaczej mówią... wyciąg. I montujemy ja tak, taki... Ja tak nie mówię. No to. Nie, tak? No to nie. Dobrze. To zostaniemy przy okapie. Wyciąg. I w wyciągu montujemy silnik, który to, prawda, ten zapach nam wszystko wyciągnie z całej kuchni, z całego mieszkania. Po podpaleniu gazu tutaj, prawda, włączamy wyciąg. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w imieniu swoim i Pana Profesora. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Profesorze, drodzy Państwo, dzisiejszy temat, który nie jest tematem łatwym, człowiek i jego oko. Tak. Temat nie jest łatwy, a nawet bym powiedział, że delikatny. Jeśli chodzi o oko ludzkie, jest to jeden z najbardziej potrzebnych organów, no i bardzo łatwych do zainfekowania bądź uszkodzenia. Właśnie. Infekcje oka objawiają się jego bólem, zaczerwienieniem, a także wyciekami. Nie będziemy może wnikać dokładnie, co wycieka z oka, kiedy jest chore. Jedno jest pewne, że trzeba bardzo uważać. Jeżeli na przykład wycieknie kiedy? Panu... Właśnie, kiedy? Wycieknie panu w nocy, kiedy pan śpi. Tak. To pozna pan to po tym, że rano nie może pan otworzyć. I wtedy trzeba sobie pomagać rozerwać palcami dopiero. A więc nie jest to wyciek taki obojętny dla oka. On jest raczej krzepliwy. Więc te rzeczy trzeba brać pod uwagę przy obsłudze oka. Dam panu pewien przykład. Czy może pan wetknąć sobie to do oka? Nie mogę. A widzi pan. Jeszcze pan nie wie dlaczego, ale pan nie chce, prawda? Czyli nie, odruchowo... Nie. Bardzo nie. Chce pan uniknąć wsadzenia sobie tego do oka. Tak. I to samo zwierzęta.
Natura jest mądra w swoich przejawach, bo na przykład kura ma 3 powieki. Czy 2. To ciekawe, wie pan, że nie wiedziałem. I państwo chyba też nie. Czy na przykład żółw też zamyka. Bo żółw, jako łbem jest bardzo nisko przy ziemi, to przecież może z tego piachu nasypać strasznie dużo. A w piachu są mikroby. I on wie o tym, więc zaciska. I generalnie wszystkie ptaki, wie pan, sarny, to wszystko mają taką ochronę, plus jeszcze mają na przykład upierzenie czy futro wokół oka i to chroni. Natomiast człowiek nic nie ma. Nie ma dzioba. Widzimy pan, w tej sytuacji jest narażony na bardzo poważne kłopoty, ponieważ no, niech pan sobie wyobrazi, że pan idzie wieczorem i zupełnie przypadkiem pan nadziewa się na dyszel. Przecież panu taki dyszel może wyrwać całe oko właściwie z korzeniami. Więc ja jestem zwolennikiem ochrony oka i dlatego noszę okulary. Nie, żebym ja słabo widział. Skąd? Tylko właśnie, że widzi pan. No i co? I oko jest zdrowe. Także ja bardzo zalecam, jeśli ktoś nie chce okularów, może sobie zawiązać szalikiem oczy czy czymś, żeby nie było bezpośredniego dostępu. Bo jak mówi mój nieodżałowanej pamięci profesor, człowiek bez oka jest jak bez ręki. A więc chronimy oko jak tylko możemy. Dzień dobry. Czym mogę panu służyć? Poproszę kawę z ekspresu. Dziękuję bardzo. Do usług. Strasznie gorąco. Dobry wieczór państwu. Witamy się ponownie, aby jeszcze powiedzieć parę słów telewidzom, którzy nie zasli. Więc chciałam powiedzieć, że jestem z pozoru tutaj samodzielnie, a tymczasem mam do przedstawienia małą prezentację. Mój nowy, młody kolega, który będzie ze mną albo sam gościł u państwa w domach od dzisiaj do następnych programów i chciałbym, żebyś, Maćku, może teraz powiedział to, co uzgadnialiśmy wcześniej. Ja wiem, że debiut to nerwy zjadają, ale jesteś przygotowany. Robiłeś to doskonale na próbach, pomagali ci nasi specjaliści, ale może troszkę odejdźmy od banału typowej zapowiedzi w oko szklane kamery. Może inaczej troszkę to zrobisz i pokażesz widzom, że potrafisz to zrobić tak, jak mówiliśmy wcześniej. Proszę cię bardzo tam. Niechybnie noc zastała już państwa w swoich domach, których ja teraz goszczę na dobranoc. I w związku z tym chciałbym powiedzieć, że nocą będziemy razem i osobno żegnam państwa. Dobranoc. The sun struggles up another beautiful day, and I felt glad in my